dwie albo cztery osoby mogą pracować z Poznania i generować miliony przychodu. Dla całej Wielkopolski. Na tym właśnie polega idea wsparcia często bardzo młodych, początkujących przedsiębiorców z branży technologii informacyjnych. Dla niektórych branż IT to jest abstrakcja, ale dla innych znowu to jest wszystko to, co się dzieje wokół nas. To jest cała ta digitalna, cyfrowa rewolucja, która dzieje się na świecie, globalnie i także w Polsce. Są to bardzo różne startupy. Ja mogę tutaj wymieniać bez końca kategorie tych startupów. One się też wiążą z różnymi modami, które występują na tym rynku, ale obecnie mamy bardzo dużo startupów związanych z taką kategorią, która się nazywa fintech, czyli wszelkiego rodzaju usprawnienia w obszarze finansowym. Przeobrażenia czekają branżę bankową, a startupowcy mogą dokonywać usprawnień w tej dziedzinie nawet bez wiedzy banków. Rozwija się także branża IT związana z dystrybucją żywności, czyli food tech, ale też i w wielu innych dziedzinach życia. To wsparcie otrzyma około 60 startupów, a więc takich przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności, dla których oferowane będą właśnie specjalistyczne usługi, a przedsiębiorstwa będą pochodziły z branży IT, w tym również z obszaru automatyki czy robotyki. Cały projekt opiewa na kwotę blisko 12 milionów złotych. A ogólna pula dofinansowania to 8 200 000 zł. O te środki w projekcie pozakonkursowym mogą się starać poznańskie innowacje, które będą koordynować specjalistyczną pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Poznańskie Innowacje to jest spółka założona przez trzy poznańskie uczelnie, które dysponują największym potencjałem w naszym regionie pod względem nauczania, a także badań w zakresie informatyki. To jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny. Startupy, które zdecydują się skorzystać ze wsparcia oferowanego przez poznańskie innowacje, muszą być związane z metropolią Poznań. Metropolia Poznań dynamicznie rozwija się dzięki wsparciu w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poznań i okoliczne gminy były i są wspierane przez dotacje z WRPO na lata 2014-2020. Do tej pory dofinansowaliśmy 72 projekty na kwotę blisko 540 milionów złotych. Myślę, że każdy z tych projektów jest równie ważny. Każdy mieszkaniec metropolii Poznań będzie mógł korzystać z efektów. Część z tych projektów została już zakończona. Myślę, że w naszym codziennym życiu widzimy te efekty chociażby w postaci autobusów niskoemisyjnych, które jeżdżą po metropolii. Termomodernizowane są budynki użyteczności publicznej. Szczególnie komunikacja, nie tylko w samym Poznaniu, bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Pojawiły się centra przesiadkowe, które ułatwiają przemieszczanie się po całym regionie, a choćby w Szamotułach. Mieszkańcy mogą korzystać z 50 rowerów zlokalizowanych w 5 stacjach na terenie gminy. Komunikacja to też ważny temat dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Na koniec roku wartość zakontraktowanych środków to niemal 167 milionów złotych. Wsparciem zostały objęte wszystkie miasta i gminy wchodzące w skład AKO, realizujące zadania w zakresie choćby budowy systemu ścieżek rowerowych, centrów przesiadkowych, ekologicznego transportu, a nawet tych związanych z renowacją ośrodków kultury czy termomodernizacją strategicznych budynków użytkowych. Publicznej. Czy wiesz, że Muzeum Śremskie jest obecnie w trakcie rozbudowy? Powierzchnia obiektu zwiększy się o przeszklony pawilon wystawienniczy. Powstanie sala widowiskowa na 30 miejsc. Renowacji doczeka się też muzealny ogród. Placówka otrzymała ponad 6 milionów złotych dotacji z WRPO 2014-2020 w ramach ZIT dla Metropolii Poznań. Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.1 – ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym. Wnioski można składać do 16 lutego. Do rozdania jest 15 milionów złotych. Do 8 marca można wypowiedzieć się w ankiecie zamieszczonej na stronie wrpowielkopolskie.pl. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.
O dotacjach unijnych z WRPO 2014+ można również przeczytać w każdy piątek w Głosie Wielkopolskim oraz w sobotę w Gazecie Wyborczej. Polecamy również magazyn Zmieniamy Wielkopolskę w każdą środę o godzinie 17.40 na antenie TVP Poznań. A więcej aktualnych konkursach na stronie wrpowielkopolskie.pl.